Cześć czołem, z tej strony Łukasz, a ten film dedykujemy w sposób szczególny wszystkim tym, którzy obejrzeli nasz poprzedni poradnik poświęcony porównaniu dwóch wózków biegowych marki Thule, jakimi są Urban Glide 2 i Glide 2. Tak jak pamiętacie, na końcu obiecaliśmy, że zgramy jeszcze jeden film poświęcony z kolei sposobowi montażu gondoli na jednym i na drugim wózku. Ze względu na to, że konstrukcje są w zasadzie te same, o czym już mówiliśmy, wybraliśmy Urban Glide 2, to oto on będzie właśnie naszym eksponatem, na którym spróbujemy zamontować te oto gondole. Do dzieła! Kilka słów o samej gondoli. To, co widzicie przede mną, to taka forma, nazwijmy to, transportowa. Gondola składa się w taki sposób kanapkowy, góra-dół, góra-dół, co bardzo ułatwia jej przechowywanie oraz transport, ponieważ zajmuje ona wtedy o wiele mniej miejsca. Jest oczywiście w zestawie ta przykrywka taka górna, która zabezpiecza niemowlaka przed czy zimnem, czy wiatrem, czy jakimiś opadami. W zestawie otrzymujecie też dwa magazynki do kałasznikowa. Oczywiście żartuję, są to adaptery, którymi będziecie montować gondolę na stelażu Urban Glide. Dodatkową rzeczą, która jest też bardzo funkcjonalna, jest oczywiście moskitiera na jakieś miesiące wiosenno-letnie, jesienne, wtedy kiedy możemy mieć problemy z owadami. Jak rozpocząć rozkładanie gondoli? Najlepiej spróbować w takiej oto pozycji. Na jej spodzie zauważycie taką charakterystyczną rynnę z suwakiem, który po prostu należy przesunąć z jednej strony na drugą, jeżeli chcemy ją rozłożyć, no i w drugą stronę, jeżeli chcemy ją złożyć. Ona wtedy zaczyna się po prostu kształtować do tej wskazanej pozycji. Czasami trzeba użyć trochę siły, tak żeby kliknęło. I zobaczcie, w tym momencie gondola nam urosła jak ciasto i jest właśnie taka, jaką chcielibyśmy ją mieć. Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić przed włożeniem gondoli na stelaż wózka, jest rozchylenie tych skrzydeł. Są to takie dodatkowe skrzydła do adapterów. Tutaj akurat nic prostszego, wystarczy po prostu je odchylić na jedną i na drugą stronę. I powiem tutaj od razu, że w momencie, kiedy będziecie chcieli zrobić to w drugą stronę, czyli złożyć je do środka, one są blokowane na taki suwak, który od środkowej strony gondoli trzeba po prostu przytrzymać palcem i wtedy sobie to skrzydełko tutaj można złożyć. Sam daszek, oczywiście też regulowany na klik, ma dodatkowo takie wysuwane jeszcze skrzydełko. Jeżeli chcemy dziecko zabezpieczyć bardziej, bo na przykład wieje silny wiatr albo po prostu jest jakieś dodatkowe nasłonecznienie, czy pada deszcz, to oczywiście możemy ten daszek rozchylić. Jeżeli nie jest nam potrzebny, chowamy go do środka. Zobaczcie, że tutaj tak naprawdę, jak sobie to przymocujemy, wszystko praktycznie jest na rzepy. Rzep z jednej strony, rzep z drugiej strony. To tak naprawdę możemy rzeczywiście zabezpieczyć dziecko dość istotnie. Jest tutaj tyle miejsca, żeby wymiana powietrza była na właściwym poziomie, wentylacja jest ok, natomiast chronimy wtedy przed tymi wszystkimi czynnikami, które uważamy za złe. No i oczywiście z góry mamy taki uchwyt, którym po prostu możemy gondolę podnieść do góry, przenosić, traktować jako taki właśnie nosik. Tyle może o samej gondoli. Przejdźmy teraz do jej montażu na wózku. W celu zamontowania gondoli na wózku w pierwszej kolejności musimy przygotować sam wózek. Zaczniemy od demontażu daszka. Składamy go, a następnie w tylnej części musimy znaleźć i odpiąć dwa zatrzaski. To są po prostu klasyczne guziki, które musimy rozpiąć. Jeden i drugi. Następnie musimy znaleźć tutaj rzep, który trzyma nam daszek i fotelik. Rozpinamy go. I ostatnią rzeczą jest rozłożenie fotelika do pozycji jak najbardziej leżącej. Po rozłożeniu fotela przechodzimy do przodu wózka.
Tutaj mamy do wykręcenia dwie śruby z jednej strony i dwie śruby z drugiej strony. Są to śruby, które trzymają nam daszek do aluminiowej ramy i żeby je wykręcić, będziemy potrzebowali jedynego narzędzia w całym tym procesie, jakim jest klucz imbusowy numer 4, którym po prostu wykręcamy te śruby. Dwie śruby są większe, które trzymają nam dodatkowo taką taśmę zabezpieczającą daszek. To jest właśnie ta tasiemka. Ją możemy sobie tutaj schować do środka, żeby tam sobie dała od pod spodu. Wykręcamy pozostałe dwie mniejsze śruby. Możemy je sobie tutaj włożyć do środka wózka. Wtedy mamy pewność, że nam po prostu nie zginą. Kluczyk już nam nie będzie potrzebny, odkładamy i zdejmujemy klamry trzymające daszek na ramię wózka. Wygląda to w ten sposób, odkładamy go sobie w inne miejsce i przechodzimy do demontażu fotelika. Nim zaczniemy ściągać cały fotelik, pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, która znajduje się na tyle wózka. Mianowicie w tym miejscu, po jednej i po drugiej stronie znajduje się tasiemka, którą najzwyczajniej trzeba po prostu odpiąć i zluzować. Jedna strona i druga strona, taka sama tasiemka. Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, jest demontaż fotelika z ramy wózka. W tym celu musimy otworzyć tą część siedziska, pod którą znajduje się znany Wam uchwyt służący do złożenia przyczepki. Tu również znajduje się taki pasek, który ściąga nam i jednocześnie stabilizuje siedzisko wózka. Pasek jest zapięty po jednej stronie na taką klamrę, którą musimy delikatnie poluzować po to, żeby całą klamrę przełożyć przez takie oczko metalowe, które tutaj się znajduje. Czyli nie wyciągamy w żaden sposób pasków, tylko plastikową klamrę przekładamy przez metalowe oczko. Spróbuję to zademonstrować. Nie jest to może jakieś super wygodne miejsce do pracy. Trochę trzeba tutaj pokombinować, ale jest to możliwe. Zwłaszcza, że dostęp do tej klamerki jest zarówno od jednej, jak i drugiej strony. I już czuję, że jestem bliski sukcesu. Udało się. I zobaczcie, tak naprawdę pasek razem z klamrą wyszedł. Została nam tutaj ta właśnie to oczko, które jak będziemy montować, robimy dokładnie odwrotny ruch. W tym momencie po prostu przeciągamy to i wyjmujemy z drugiej strony tak samo. Dokładnie tak, zluzowaliśmy pasek. Po wyciągnięciu tasiemki pamiętajcie jeszcze o tym, żeby z jednej strony przełożyć jedna przez drugą te dwa oczka metalowe w ten sposób. Tak, żeby tutaj nic ani po jednej, ani po drugiej stronie się nie trzymało konstrukcji. I kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest delikatne pociągnięcie w dół. I zobaczcie, co się dzieje. Tutaj od góry zaczyna nam już wszystko ładnie schodzić. Więc sobie tak po prostu pomagamy, raz lewa, raz druga strona. Aż do momentu, w którym cały fotelik wyjdzie nam z prowadnic. Tak przygotowany wózek jest już prawie gotowy do tego, żeby włożyć na niego gondolę. Do dalszego etapu montażu będziemy potrzebowali adapterów, które są skonstruowane dość prosto. To znaczy jedyną ruchomą częścią jest blokada, która służy nam do zabezpieczania tego adapteru w momencie, kiedy montujemy go po jednej i po drugiej stronie na aluminiowej ramie. Co ważne, w miejscu, w którym znajduje się charakterystyczny czarny łepek śruby. On jest dlatego ważny, ponieważ w adapterze znajduje się też specjalna dziura, która po prostu przez którą musi ten czarny łepek
przejść. Robimy to w ten sposób. Zaczynamy od góry i delikatnie przechylamy adapter w dół, szukając właśnie tego łebka. Jeżeli jest właściwie zamontowany, zamykamy blokadę. Klik, to samo po drugiej stronie. Zabezpieczamy adaptery zamontowane, pozostaje włożyć gondolę na stelaż. Możemy sobie złapać za ten uchwyt, o którym mówiliśmy, i nic prostszego, w zasadzie mechanizm podobny jak w klasycznych wózkach spacerowych, czyli po prostu te elementy, które wystają z gondoli po jednej i po drugiej stronie, musimy wpasować w zamontowane na ramię wózka adaptery. Jedna strona, druga strona, klik, gondola siedzi tak jak powinna. Możemy sobie jeszcze złożyć daszek i spróbować dla bezpieczeństwa i spokojności, czy jest dobrze zamontowana. Gondola zamontowana na wózku. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że cały ten proces nie jest zbyt skomplikowany. Oczywiście wymaga pewnej wprawy. Za każdym kolejnym razem wierzcie mi, że będzie Wam szło łatwiej i szybciej. Żeby z kolei powrócić do pierwotnego ustawienia wózku, należy oczywiście zamontować fotelik i daszek, wykonując dokładnie te same ruchy, tylko że po prostu w odwrotnej kolejności. Mam nadzieję, że wszystkie kwestie związane z samą gondolą, jak i sposobem jej montażu i demontażu na wózkach biegowych są już dla Was jasne. Jeżeli nie, piszcie do nas, dzwońcie. Piszcie także komentarze pod niniejszym filmem. Zapraszam Was też do tego, żeby śledzić nasz kanał na YouTube. Jeżeli ten film był dla Was pomocny, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie też nasz kanał. To dla nas bardzo ważne. Jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, zapraszam Was także do śledzenia naszych portali społecznościowych. Zarówno jesteśmy na Facebooku, jak i na Instagramie. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Do następnego spotkania. Cześć!